Chciałbym całą publiczność prosić, również was, całą trójkę, abyście wszyscy wystawili lewą rękę do przodu. Śmiało, wszyscy. Prawa również. Obracamy o 180 stopni. Jeśli ktoś nie wie, to jest patrz na mnie. Okej. W drugą stronę się nie da. Nie próbujcie. Krzyżujemy ręce. Splatamy palce. No. Agustin, troszeczkę wyżej ręce. Ja tu jestem od oszukiwania, dobrze? Kciuki w dół. Kciuki w dół. I teraz tak. No. Na 3-4. Wyobraźcie sobie, że na rękach macie założone magiczne kajdanki. Odwróćcie ręce w ten oto sposób. W jaki? Idealna reakcja. Nie, nie ma. Idealna reakcja. Teraz zróbcie tak. No i co? Poćwiczycie w domu. Okej. Czy, drogie jury, pozwoli, że podejdę do was? Chciałem pokazać coś z bliska, tak? Będzie teraz wkładał torbę Agustinowi i on zniknie? Witam cię, hej. Ciągnij swój do swego. Agustin, masz bardzo fajnie skrojoną marynarkę. Możesz mi pokazać, co tam jest? Spokojnie. Łatwo było wyciągnąć to z marynarki. Trudniej będzie zrobić tak, żeby teleportował się z powrotem. Sięgnij jeszcze raz. No co ty, co ty, co ty? Ja cięż. Ja wiem, że na pani Małgorzacie jest trudno zrobić wrażenie, ale jeszcze do pani dojdę. Dobra, słuchajcie, zrobimy to jeszcze raz. Już mam dwa. Kiedy są dwa, są do siebie bardzo przywiązane. Wystarczy, że jednego umieszczę w tej dłoni, drugiego w tej. Choć mnie ściskał palce, jak oddali dłoni, już po chwili są koło siebie. Może troszeczkę namieszałem. Pani Małgorzato, może pani wystawić swoją dłoń do przodu? Którą? Którą pani chce? Którą pani chce? Okej, uwaga. Jeden do tej dłoni. Proszę zamknąć mocno, ścisnąć, odwrócić. A mogę to mocno, gdzieś proszę, mocno, mocno, mocno. Drugą ręką sobie pani przytrzyma. Współpracuj. O, i wyprostuje pani łokcie w ten sposób. Proszę dmuchnąć w rękę. Ma pani na imię Małgorzata, tak? Czy uważa się pani za osobę niespełna rozumu? Mhm. To by wyjaśniło fakt, że gada pani do mojej ręki. No dobra, uwaga. Na waszych oczach gąbczak znika. Zawsze trzymają się razem. Proszę otworzyć rękę. Śmiało. Weź no. Świetnie, no dobra. Przejdźmy do czegoś bardziej ambitnego. Kostka Rubika. Słuchajcie, Erno Rubik układał swój wynalazek miesiąc czasu. Obecny rekord świata wynosi niespełna 6 sekund. Dzięki sposobowi, który ja opracowałem, ułożenie kostki Rubika... Każdy widzi kostkę? Tak. Zajmuje mi to zaledwie sekundę. Dziękuję państwu bardzo. Oczywiście kostkę można sobie sprawdzić. Agustin, należy do ciebie. Nie ma problemu. Tak, tak, ten na pewno będzie wiedział. Chciałem państwu coś jeszcze zademonstrować. Najzwyklejsza w świecie łyżka. Tak. Wynalazek tak inteligentny, że nie znalazłem na niego żartu. Ale dobra. Tu nic, tu nic, tu nic. Łyżka do buzi. Ręce do kieszeni, może do tyłu, żeby nie było. Ten numer robić miał dwa sposoby. Uwaga. Sposób jeden wygląda tak. Tak sobie, nie? Ja i facet nie mówi, to jest najlepsze. To również można sobie sprawdzić. Nie wydaje mi się, że ktoś by z tego skorzystał. Na koniec zostawiłem numer bardzo ryzykowny. Na stole leży talia, niech nikt jej nie dotyka, w szczególności ja. Dobra. Skupmy się. Pani Małgorzato, coś pani powiem szczerze. Dwa dni temu śnił mi się ten program. Brałem udział w programie. Pamiętam panią Małgorzatę, że trzymała pani w dłoni kartę. Proszę teraz sobie pomyśleć, jest 52 karty do wyboru. Wybór należy do pani, nic pani nie sugeruje, nic nie manipuluje. Proszę na głos powiedzieć, jakokolwiek jest, od dwójek do asów. No dobra, weź. Czwórka tref. No, czwórka tref? No. Tak. To jest pani wybór? Tak, mój świadomy. Nie chce pani się skonsultować? Możemy zmienić kartę. Czy to może być czwórka tref? Agustin, wszystko zależy od ciebie. Czwórka tref. Czwórka tref. Ja już mam piosenkę o tym, no dawaj. No. To jest niesamowite. Ja się muszę to skupić, bo ty te rączki masz. Czekaj, czekaj, bo teraz będzie po prostu knockout. Wszystkie karty w talii odwrócone są twarzami do góry. Oprócz tak naprawdę jednej, jedynej karty, którą odwróciłem zupełnie odwrotnie, niż jest odwrócona cała reszta wszystkich kart. 51 kart jest odwrócona w ten sposób. Jedna jest odwrócona w ten sposób. Żadnych gwałtownych ruchów. Proszę złapać kartę. Jeszcze nie odwracać. Proszę ją, tak, złapać do ręki. Mhm. Odwrócić i zapytać, jak to się stało. Nie wiem. Ja. Dziękuję pani bardzo. Agustin, bardzo dziękuję.